Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej serii. Cieszę się, że ciągle chcesz przyjmować łaskę od Pana Boga. Posłuchajmy słów z księgi proroka Izajasza. Ja jestem Pan, nikt poza mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, jestem tego Stwórcą. Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On bogiem, który ukształtował i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Czyż nie ja jestem Panem, a nie ma innego Boga prócz mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Przysięgam na siebie samego. Z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc, jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zrzymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela. Czas niewoli babilońskiej był dla Izraela okazją do jeszcze pełniejszego odkrycia prawdy o Bogu. Święty Augustyn komentował, że powiedzieć komuś chcę, abyś żył, oznacza powiedzieć mu kocham Cię. Bóg, który dał Ci życie i prowadzi Cię przez to życie, już w ten sposób objawia nam swoją miłość. Przypomnij sobie dzisiaj te momenty, historie, zdarzenia, które miały miejsce w Twoim życiu, a były bardzo mocno naznaczone prowadzeniem Pana Boga. Te sytuacje, o których masz takie przeświadczenie, że w nich prowadził Cię Pan Bóg, że były one doświadczeniem Jego miłości, Jego interwencji. Pomódlmy się. Panie Jezu, nigdy Cię nie dościgniemy w Twojej miłości i w Twoim oddawaniu się w miłości innym, ale proszę Cię, daj mi taką łaskę, żebym szukał tego, co dogodne dla innych. Bardzo Cię proszę, daj nam taką miłość, żebyśmy potrafili kochać tak jak Ty. Niech tak się stanie. Amen. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zadanie na dzisiaj to zrób sobie dzisiaj dzień dla innych. Zrezygnuj dziś z siebie i poświęć ten czas może komuś bliskiemu. Wypij spokojnie ze swoją żoną herbatę czy mężem. Spędź czas ze swoimi dziećmi. Odwiedź swoich rodziców tak, jak uważasz za stosowne. Ale zrób dzisiaj coś dla innych. Dobrego dnia. Szczęść Boże.